Ja mam dwa pytania. Pierwsze będzie takim pytaniem bardziej o działania ministerstwa i stosunek pana ministra do jednej kwestii, dlatego że w tym sprawozdaniu oczywiście pojawia się kwestia ochrony wód i gospodarowania zasobami wodnymi. Na to są kierowane środki. Według mnie za mało, ale wiadomo, że o tym teraz nie rozmawiamy. Natomiast zastanawia mnie jedno. Jakby z jednej strony ministerstwo podejmuje działania, czy wspiera jednostki, które zajmują się renaturyzacją rzek i bardziej racjonalną gospodarką wodną i gospodarką naszymi zasobami, ale z drugiej strony mamy przecież program dróg śródlądowych, który ma być finansowany, jest finansowany między innymi z programu Infrastruktura i Środowisko. I tu mamy do czynienia z taką sytuacją, w której z jednej strony mówi się o pewnym konieczności pewnych działań na rzecz ochrony zasobów wodnych, a z drugiej strony Ministerstwo Infrastruktury i pan minister Gróbarczyk właściwie działa na nasze zasoby wodne w sposób bardzo negatywny. Próbując jednocześnie wprowadzić jakąś taką narrację, że nagle śródlądowe drogi wodne mają nas zaadaptować do zmian klimatu. To, co one zrobią, to przyspieszą negatywne zmiany klimatu. Więc moje pytanie jest takie, czy pan minister, jako minister klimatu i środowiska, jest w jakimkolwiek rodzaju dialogu z Ministerstwem Infrastruktury i pilotuje, przygląda się, czy zamierza być może protestować przeciwko tym planom żeglugi śródlądowej, które dla naszych zasobów wodnych, dla całego ekosystemu, dla rolnictwa będą absolutną katastrofą? I to jest pierwsze pytanie. A drugie mam pytanie o to, na którym etapie, na jakim etapie jesteśmy ze stworzeniem banku danych o zasobach przyrodniczych z tą inwentaryzacją cennych siedlisk, bo jak rozumiem w przyszłym roku ten program jakby już ma ten bank powstać. I chciałam się dowiedzieć, na jakim to jest etapie realizacji. Dziękuję.